Urodziłem się w Otmuchowie, tam mieszkałem 30 lat. W tym czasie pracowałem w cukrownictwie. Przez cukrownię trafiłem na 7,5 roku do Ropczyc pod Rzeszowem. Następnie później znów przez cukrownię do Lewina Brzeskiego. Przyjechałem w 1988 roku i od tej pory tu mieszkam w Lewinie. Najdłuższy dystans, jaki w życiu przejechałem, to dwa razy już go powtórzyłem i za tydzień, dwa powtórzę go po raz trzeci, bo taki jest plan, a jak jest plan, to musi być realizowane. 410 km. Do Wisły i z powrotem mam kolegę z wojska i tam go odwiedzam raz na dwa lata. Ja od kilku lat mam takie marzenie, ono już w tej chwili troszeczkę przygasa, że tak powiem, jechać do Portugalii, wykąpać się w Atlantyku i w ten sam dzień zacząć wracać. Ja jak w ten pierwszy dzień zaczynałem i na drugim miejscu się pokazałem, to nie myślałem, że wygram. Myślę, może w setce, może w pięćdziesiątce, a ponieważ było 50 uchwytów do komórki, to mówię do żony, może ten uchwyt, chociaż wygram za 50 zł. Od 50 lat zacząłem znowu jeździć. 14 lat jeżdżę. No, mam teraz 64, więc 14 wychodzi, jakby nie liczył. To już tak zacząłem jeździć wtedy na dłuższe trasy, bo przedtem to była taka zabawa, parę kilometrów gdzieś na kąpielisko do Ptakowic, czy gdzieś tam na działkę, to się nie liczy. Takie. Dla mnie to była taka jazda, powiem, no, bardziej gospodarcza, a w tej chwili to jest już taka rekreacja, bardziej na poważnie.